Więc tak, co my tutaj mamy do zrobienia? Wejdziemy sobie w mapkę. Pyk. No i trochę tych wyścigów tutaj jest, nie? I teraz mamy tutaj wyprzedzenie. I przypominam, mamy Bugatti Veyrona, który osiąga 424 chyba 4 km na godzinę. Także to już nie są przelewki. Startujemy go. Zobaczymy, czy dam radę ogarnąć nim coś. Bugatti Veyron skręca już w miarę normalnie. Bo jak testowaliśmy sobie... Czekajcie... Aha, dobra. Na przodzie przez 90 sekund. No i przyspieszenie ma kozackie, nie? Ło, co ta porszawa? What? Czemu ona tak poleciała dziwnie? Okej. Okay. Musimy przez 90 sekund utrzymać się na prowadzeniu. Ale Bugatti jest bardzo szybki. No mówię, 4 paki to lekko, nie? I patrzcie na ten skręt. Jak mnie rozwala nitro w tej grze. To jest jakiś kosmos. O, wyprzedzony jak? To daje taką przewagę nad botami, straszną. Ten trik jest zajebisty, powiem wam, naprawdę. Każdy zakręt jesteśmy w stanie zrobić bez problemu. Patrzcie na chmury teraz. Przemieszczają się z prędkością światła. Dobra. O, dawaj, kawie na niego zrzucaj to. Przejedzie przez to czy nie? Przejechał, ty. Ej, strasznie długo trzeba tutaj z nim jeździć. 90 minut to jest kupa czasu. 90 sekund, co? To jest kupa czasu, jak się jedzie takim szybkim samochodem, nie? Zobaczcie, jak leciutko ja tu osiągam 300 km na godzinę. Naprawdę, to jest jeden z szybszych wozów w tej grze, chyba. Patrzy klawiatura. Gram na padzie, ziomek. Ale z powodzeniem można grać i na klawiaturze w tę grę. Serio. Nie ma zbytnio różnicy. Patrz, 400, lekko. No, 424, nie? A jeszcze go sobie ulepszymy, to myślę, że szybciej poleci. Bardzo szybki samochód. Chyba faktycznie jest najszybszy w tej grze, jak myślicie? Chyba tak, nie? Jest, jest. Wróciłem do domu po pracy, właśnie miałem polatać dziś na rowerze, ale choroba mi rozbroiła. Siema, Adam. Życzę powrotu do zdrowia, usiądź wygodnie, zakołderkuj się tam i działaj. Cyk. I okej. Dobra, co? Podwójne kłopoty. Zobaczmy te podwójne kłopoty. Zaraz wyciągam PlayStation z szafki i odpalam tę gierę, bo posiadam. A które PlayStation? Jeśli dwójka, to słyszałem, że na dwójce ta gra inaczej wygląda niż na PC i tych nowszych konsolach. Okej. A, musimy tą laskę teraz ogarnąć. Rosie Largo. Na lajcie, człowieku. No nie ma gdzie uciec. Patrz, jakie uderzenie. Cyk. Wow. O, mamy jakichś przeciwników, jakieś galardo się pojawiło. Ale nas interesuje tylko Porszawa. Zobacz, nie ma szans. Jeszcze ją doganiam w 3 sekundy. O, zawraca. Dzięki, ziomek. Sami między sobą się rozwalają, spoko.
Jest nieoficjalny patch 4.0 na PC, sporo poprawia. Ja mam wersję Steamową, nie wiem czy nie mam tych wszystkich patchy właśnie zainstalowanych. A czy nieoficjalne, to na pewno nie. Ale na razie się w to nie bawimy, może jak te. Może jak przejdę fabułę, to wtedy, nie? Mogą być jakieś problemy. Gdzie to pojechało? Tu! Spoko. Sami się blokują, pomagają mi jeszcze. Jakie uderzenie. Speedbreakerem najlepiej można ten, nie? Z dupy garaż, dosłownie. Ej, speedbreakerem najmocniej można w nich walić. Policjantów to można z łatwością wykończyć. Patrz. Oh yeah. A to? Co to za jeden? To jest G-Mac? Ale to też ta główna postać. To są chyba ostatnie ludzie do zniszczenia. Zaraz to sprawdzimy. Jak wysłać donate? Donaty są wyłączone u mnie na streamie na razie. Jak będzie więcej osób, to wtedy donaty włączę z powrotem. Teraz nie ma sensu. Cyk! Mam nowe konto na Facebooku. Wreszcie. Spoko, Marek, witam. Patrz! Jeszcze parę uderzeń i po nim, ale twardy jest, trzeba przyznać. Jaką dupę ma już paskudną. W ogóle jakieś zniszczenia są dosyć mocne w tym Need for Speedzie, nie? Zobaczcie, jakie te samochody są mocno uszkodzone już. Nie da się ich totalnie rozwalić, ale te uszkodzenia i tak są mocne. To też dostali na to licencję, nie? O, już na czerwono. Jeszcze parę zderzeń i no roz. Dawaj na czołówę go. Aj, pojechał w inną stronę. Jak ucieka. Przed Bugattim ziomek nie ucieknie, że jest Bugatti. Ja pierdolę. Co to było? Ja nie wiem, jak on jeszcze jeździ. Co za triki, nie? Zawracamy na dwóch kołach. Musimy poczekać, aż się Nidro podładuje do zderzenia. Chyba, że... Nie. O, 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 o! Jest! Dostał mocno. Nawet mieliśmy kamerę spod ziemi. Tak mocno go uderzyłem. Teraz chyba mnie uderzył, czy coś, nie wiem. Nie no, chyba go tam drasnąłem trochę. Bo nie byłoby tego spowolnienia czasu, nie? Gdyby się nie udało. O! No kurde, jaki twardy! Siema, Marce. Dobra. Już był na hita. Szkoda, że tutaj nie ma poziomu zdrowia, nie? Nad nim. Ale chociaż dobrze, że na czerwono się wyświetla, jak już jest słaby. Zero gotówki za to dostaliśmy. O!
No dobra. Dodatkowa atrakcja. Załatw pozostałych członków gangu. Nie, my pojedziemy sobie teraz wyścigi, bo musimy zarobić kasę, żeby ulepszyć... Żeby ulepszyć Bugattiego. A tu są same zadania nam zostały. Nie. My tu mamy też misje, jakieś tam wyścigi do zrobienia. Nie ma? Zobaczcie, wyścigi nam się nie podświetlają żadne. No dobra, a to co to jest? Punkt kontrolny. O, to sobie pojedziemy. Lucek Wejlona kupił, jedzie na skatepark, to myśli triki. Tak. Jedziemy. 5 punktów kontrolnych. Wcześniej mieliśmy bardzo długi taki wyścig, gdzie robiliśmy aż 12 punktów kontrolnych. I chyba jechaliśmy go no z 6 minut. Jest. Trochę przesadziłem z tym skrętem. Nie wiedziałem, że tam będzie ciężarówka. Siema Marek. O! Co to było? Dobra, dojechaliśmy. Na autostradzie to można, na spokojnie, nie? Team, nie ma problemu. I... O, nie wyszło. Próbuję te wszystkie zakręty pokonać używając nitro, nie? Nawet nie spuszczam nogi z gazu. To nie jest tego typu gra. Trzeba robić różne triki, kurde. Oh yeah. Tutaj to nitro jest takie z opóźnieniem trochę, że jak skończymy jego używać, to przez chwilę nie możemy go używać. Patrz tu. Ja. Dobra. Połowę wyścigu za nami. O! O! Ale żebym wjechał pod prąd. Sorry, że się tak o ściany obijam, ale naprawdę trzeba tutaj gnać ostro. I używam tego trika z nitrem zbudowanym. I te samochody są przesadzone w tej grze, ja nie wiem. Bugatti jeszcze nie jest takie najgorsze, jeszcze jakoś się prowadzi, naprawdę. Ale to, co robiło Lambo wcześniej, to był jakiś szok. Wow! Zobaczcie, już przy tej prędkości, co Bugatti jeździ, to wszystko tu lata, nie? Następny zakręt. Nie, to dobrze się jeździ tym Bugatti. Porównanie do tego Gallardo, to Bugatti naprawdę skręca już tak w porządku. Bo Gallardo było straszne. Xboxa dla samej Fordzy, posiadam już PS4. Żona nie chce. O właśnie, dlatego nie będę miał żony, kurde. Nie wiem, no rób jak chcesz, jak ci pasuje tam. Tą grę przeszedłem 8 razy.
Dobra. Hey, it's me again. It's me again. Nie mam czasu. Poczekaj, bo ja muszę. Aha, musimy ją wysłuchać. Okej, musimy skoczyć na chatę, potem się spotkamy z Carmen. Teraz chcę się zeskoczyć na chatę i ulepszyć sobie Bugatti. Więc co my tu mamy? Tunik osiągów, szybkie ulepszenie moc. Chyba wszystko z osobna będziemy ulepszać, bo trochę tam rzeczy już pokupowałem, nie? Silnika kupiłem już chyba. Zainstalowane, cyk. Podtlenek azotu ultra zainstalowany, cyk. Turbo sprężarka ultra niezainstalowane. To co to, co to nam się... Nic się nam tu nie zmienia, patrzcie, a trzeba wydać na to 31 tysięcy. Kurde. Dobra no. Zawieszenie, cyk. Prowadzenie nam się polepszy, spoko. Na układ napędowy zainstalowany, cyk. Hamulce. Co, my będziemy tu hamować? Dobra. Cyk. I opony. O, tu mamy już, patrzcie, wymaksowane Bugatti. No. Ej, wymaksowaliśmy Bugatti. Teraz ten samochód powinien być jakiś turbo szybki. Znaczy, lepiej skręcać chyba. Chociaż on już i tak bardzo dobrze skręcał wcześniej. Teraz powinno skręcać jak Lambo chyba. Nie wiem, zobaczymy. Jedziemy spotkać się z Carmen. Tam narkotyki są chyba w tym. Ojej. Zabrać stąd samochód? Zabieramy ten samochód. Hydraulika GTA jest azamotu. Tak. Tutaj nie da się niestety takich bajerów. Co to za samochód jest? Wygrane samochody BMW M6. No dobra. I grow weary of this. I have Inspector Chase Lynn with me. Unfortunately, she's a little tied up right now, so let me make things perfectly clear to you. You have my automobile. I know this because my resources reach far and wide, yet you still have not brought it to me. Oh. Bring my car to the warehouse at Canal and Bay. I'll be waiting for you. No police, or more than that. Krew się poleje. A co mnie obchodzi ten redaktor tutaj policyjny? Niech ona tam z nim posiedzi, a ja biorę BMW-kę, no. Dobra, co to za BMW-ka? Ona jest jakaś fantastyczna, czy nie? Siema Szczepan. No dobra, zdradzony. Zobaczmy. Aha. To ta babka z nim współpracuje. Ta babka jest z nim. Musimy uciekać. A co jest w środku? Good luck. No na drift z nią musimy chyba, nie? Czy nie? Siema ptaku. Kurde, gruba akcja. Nie boimy się takich rzeczy, nie? Co, ja będę tym jechał? No nie, po co mi ten Lexus? Dajcie mi mojego Bugattiego! Dobra, musimy uciec z policji.
Jedziemy jakimś w ogóle mafijnym Lexusem. Mam nadzieję, że oni Bugattiego nie zabrali. Coś dopiero co... Włożyłem tam części fantastyczne. Ej, szybki ten Lexus, coś. Jakiś porobiony, nie? Dobra, chodźmy, musimy uciec z policji. Chodźmy tu. I ty. Zgasiło ich to, czy nie? Nie, zobaczcie. Jakieś twarde te gliniarze. Fajny ten Lexus. No fajny, ale wiesz, jak się przesiadasz z Bugattiego, to taki Lexus nie jest fajny. Pizza przyszła idealnie na stream trafiła. O je, smacznej pizzy, Andrzej. O ty kurde. Bagażnik mi się otworzył, teraz mi się wszystkie narkotyki wysypią. Ale się uwzięli. Ty, złapali mnie. No nie, jeszcze raz. Ja pierdolę. Co oni robią? Jak w GTA! Jeszcze raz, kurde. Ja Michałki mam. To Michałki. Dobra, startujemy. Teraz się uda. Musimy stąd jakoś wyjechać z tej dzielnicy, nie? Tylko te przeszkadzajki widzę, że niespecjalnie zabijają tych policjantów. Ja nie wiem dlaczego. Zawsze się to udawało jakoś. Teraz coś tu nie działa. Dobra, jedziemy tu. Dobra, chodźcie tu wszyscy. Zatankujemy na stacji. Tylko jednego zniszczyło. Teraz tu. No co oni są niezniszczalni czy ja? No niezniszczalni są. Poczekamy stąd. Dwie rury wydechowe, on ma cztery rury wydechowe ten tutaj. Co ja mam? To jest najszybszy. Poziom IQ wzrósł z bagietą, oh yeah. Chyba tak. To była kurczatka. Nie mam pojęcia, gdzie jadę, totalnie nie znam tej mapki. Dobra. Tutaj coś będzie na autostradzie, chyba tak. Chyba mnie nie dogonią. Ile ja... 330 jadę. To całkiem w porządku, nie? Taka prędkość dla Lexusa. Ty no patrz! Ale ciężko. Okej. To wygląda na to, że ta laska wszystko uknęła. Jaki zwrot akcji, kurde. O, tutaj właśnie, tu, cyk. Zniszczyło ich czy nie? Pięknie, nawet przez blokadę przeniknąłem. Doskonale. Uciekamy. O, blokada znowu. Czekaj, o, co tu się dzieje? O nie, kurczatka! O, blokował. Code 6 still mobile, repeat. Code 6 still mobile. Maintain pursuit.
W tej grze czuć wagę SUV-ów nie tak jak w GTA. Nie wiem dlaczego porównujesz tę grę do GTA, ale w sumie to jest taki arcade, nie? Dobra. O, tutaj niedaleko będzie ten most, gdzie będziemy mogli ich zgubić chyba, co? Czy nie? Myśmy się już nauczyli z niego korzystać kiedyś. Tak, to będzie tu. Znaczy, musimy wjechać do miasta, ale... O, ty, zgubiłem. Ile blokad? Trafiki mi blokady rozwalają. Co to było? Clear all units for this call. We need help with this one. In pursuit, roadblock just ahead. See if you can herd him our way. Zniszczyło go. Dobra, gdzie jest ten most? W sumie to ja już ich prawie zgubiłem, nie? Wcześniej. Śmigłowiec rozwalił blokadę drogową! What the fuck? To ja właśnie, żem widział, ty mi powiedz. Dobra, tu będzie niedaleko zjazd na most. I my tam wskoczymy, śmigłowcowi skończy się paliwo. I da mi spokój chyba, nie? Zaraz. W sumie to oni już mnie nie widzieli przez chwilę. Dobra, musimy to zaraz zawrócić. Uwaga. Doskonale. Już w sumie ich gubię, więc ten most nie jest nam potrzebny aż tak bardzo. Nawet nie zdążyłem dojechać na most. Misja wykonana, proszę bardzo.